ruszył proces Józefa B., który jest oskarżony o to, że wiosną tego roku zabił swoją konkubinę. Proces toczy się w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Prokurator rejonowy postawił mężczyźnie zarzut zabójstwa. To sprawa z 13 kwietnia tego roku. Tego dnia pracownik zakładu energetycznego przez przypadek znalazł się w Łodzicach ciało 63-letniej Jadwigi K. Podczas oględzin stwierdzono, że zadano jej 17 ciosów nożem. Bardzo szybko aresztowano Józefa B., który był jej konkubentem i sąsiadem. Mężczyzna przyznał się wtedy do winy. Dziś, podczas rozpoczętego przewodu sądowego, odwołał jednak swoje zeznania. Bronił się tym, że niczego nie pamięta. Mówił, że nie on zabił kobietę. Opowiadał o atakach zaniku pamięci, które miewa. W trakcie przesłuchania sędzia Tomasz Uszpulewicz kilkakrotnie zadał kłam słowom oskarżonego. Znaleźli się też świadkowie, którzy potwierdzili, że Józef B. przyznał się do winy po zdarzeniu. Na sali sądowej zjawiła się siostra zabitej kobiety, która wystawiła mu bardzo dobrą opinię. Bezradnie jednak pytała, dlaczego zabił. Przewód sądowy zawieszono do jesieni.